Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl. Witam was bardzo. Ostatnio pokonaliśmy sobie Badland. Wiecie, taki świat, gdzie było pełno nutek, krwiożerczych bestii, czerwonych robotów i tak dalej, i tak dalej. I pokonaliśmy ogromnego saksofona w Mr. Sax Hula Baloo, robiąc 100%. Jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas w nowym świecie, w grze Rayman Redemption, to oglądajcie ten odcinek, bo myślę, że może czegoś ciekawego się dowiecie, a być może też będziecie mogli dostrzec tych niebezpieczeństw, które ja tutaj będę miał na mojej drodze. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i zapraszam was na kolejny odcinek z Zagrajmy w Rayman Redemption. No i cóż, nie muszę chyba tutaj mówić, co poprzednim razem robiliśmy, ponieważ pokonaliśmy Gong Heights oraz Mr. Sax Hula Baloo i do teraz nie wiem, gdzie jest tam ta zasrana klatka i prezent swoją drogą. Więc ruszajmy teraz na nowy świat, trzeci świat w tej gierce pod nazwą Blue Mountains, czyli niebieskie góry, zaczynając z Twilight Gulch. Mamy tutaj oczywiście loading screen. I czy wszystko ładnie tutaj jest przechwycone? Tak jest. Nie wiem, dlaczego u mnie są czarne paski tam u góry i na dole, ale trudno się mówi. Zaczynamy oczywiście ze standardowym dźwiękiem, a raczej odgłosem Blue Mountains. I jak tutaj byłby znak, który by pozwolił nam wrócić, tak tego znaku nie ma. I mamy tutaj jakiś mostek. Ciekawe, gdzie on nas będzie prowadził. Jestem wręcz tego ciekaw. O, tutaj widzimy tutaj ten most, który był, ale się zmył. Jakieś malutkie kamyczki się tutaj odbijają. O, i u góry klateczka. Dobra, rozpadł się frajer. Bardzo mi się podoba to, że jest tutaj ta muzyczka właśnie uderzająca o bębny. Bo prawdę mówiąc, to jest coś, co się nie pojawiło w wersji na PS1, a wielka szkoda. No i rozpadł się frajer. Ciekawe, czy ten się tak szybko rozpadnie. Chociaż nie, bo widać, że trochę hitów trzeba mu zadać. Jezus Maria, pamiętam jaka to była udręka ta walka z nimi, nie? To była masakra, kurde, za dzieciaka. O, tam u góry, ej, tam u góry jest świecący Tinks, co to ma znaczyć, halo? Uuu, gdzieś lecimy? Czyżby do życia? Bo tam jakieś życie chyba widziałem, czy mi się wydawało? Ty, tam jest życie. Ładnie, ładnie, ładnie. Ej, to mi się podoba. Bardzo fajny secret. O, i możemy od razu klatkę zdobyć. Nie musimy, kurde, z niczym kombinować. Więc chyba tutaj będziemy mogli normalnie 100% zrobić. Tak mi się wydaje. Legalnie, oczywiście. Jestem ciekaw, ile tutaj żyć stracę, nie? W trakcie grania. O, jakaś ekskluzywna ścieżka, tego nie było w wersji na PS1, ani w każdej innej wersji. Ładnie tutaj rozbudowali, nie powiem, że nie. Co to są w ogóle za chmurki, gdzie one nas zabiorą? Dobra, do klatki, mogłem się domyślać. Nie! W sensie, mógłbym już pójść do exitu, ale kurde, nie wiem, czy czasem czegoś nie pominąłem. No, ale nic nie pominąłem, lecimy dalej. Chyba, czekajcie, coś pominąłem? Nie, nic nie pominąłem, dobra. Kurde, jestem tutaj strasznie niezdecydowany, powiem wam szczerze. Swoją drogą też dawno nie grałem w tę gierkę, bo
Nie pamiętam, kiedy ostatni raz nagrywałem tę grę. Wiem, że teraz, kiedy to nagrywam, to jest 2 lipca. Godzina 11:11, tak się fajnie złożyło, że tak powiem. Oj, to będzie ta sekcja, gdzie będziemy teraz ścigani przez naszego bossa w tym świecie, of course. Jestem ciekaw, jak to wszystko się ułoży. Tam u góry coś jest. Wiedziałem, że tak trzeba zrobić. No, to było zbyt pewne, dlatego że gdy ja jak widzę, że coś się świeci i jest taka pustka, to od razu wiem, że coś się zaraz pojawi, nie? Więc brawo za spostrzegawczość, Pomidor. 2 kamienie? A czemu 2? Dobra, zaczyna się pościg. Więc tak, co tutaj będzie nasz boss robił? Więc nasz boss będzie tutaj ścigał nas, więc będziemy musieli uważać, ponieważ kiedy on nas dopadnie, to prawdopodobnie może być insta-kill. Przynajmniej tak było w oryginale, że potrafił ci tam sporo HP zabrać, ale przy okazji też czasami na hita wziąć. Więc miejcie to na uwadze. O, literka P, nie pogardzę. Nie pogardzę literką P. Teraz mamy 6 punktów zdrowia, więc jesteśmy nieustraszeni. Ale za dzieciaka muszę przyznać, że pan kamień, czyli Mr. Stone, sprawiał mi nie lada problem. Ten pościg z nim oczywiście. Oj, to było naprawdę mega uciążliwe. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzę. Słyszę, że się pojawił. Życie oczywiście tutaj było, pamiętam. Jak w oryginale oczywiście było za tamtym kamieniem. Bierzemy to. I nic tutaj nie ma? To wszystko? Dobra, dziwne to trochę było. To wszystko? Naprawdę? Nic tutaj więcej nie było? To ja chyba musiałem 2 klatki gdzieś pominąć. Okej! No to jak nie Twilight Gulch, to The Hard Rocks. Może tutaj się uda 100% zrobić. Oczywiście łyk herbatki zawsze. Zawsze i wszędzie, ponieważ trzeba się, że tak powiem, trochę napoić. I w ogóle, co to jest za typ? What the fuck? Co to jest za nowy typ przeciwnika? Jakiś, kurde, kamienny... szarokamienny golem, któremu głowa się jakby odpada. Okej, przyjąłem do wiadomości. Dziwne rzeczy się tutaj dzieją. No ale tutaj życia nie ma, tak jak w oryginale. Okej, jestem z powrotem. Miałem telefon, ale już jest git. Jestem po telefonie, więc można jechać dalej z koksem. Co mogę powiedzieć na temat The Hard Rocks? Jest to poziom, który w sumie za dzieciaka nie sprawiał mi praktycznie w ogóle problemu, poza jednym rodzynkiem, mianowicie Mr. Stone Peaks, który jest ostatnim zarazem poziomem w Blue Mountains. To był poziom, który trochę mi krwi napsuł. A walka z bossem to już w ogóle. Trochę trudna była, nie powiem, że nie. I ta muzyka, która teraz leci. Ale to jest fantastyczny soundtrack. I znowu ten pojeb, kurde. Wypierdzielaj mi stąd! No. I znowu są te... What the fuck? To widać, że ja nie będę mógł 100% robić w żadnym z światów, bo potrzebuję tą sprężynkę, kurde. O, checkpoint, którego tutaj nie było. Pamiętam, że tutaj checkpointu nie było. Pamiętam. Ta, ogólnie planowałem coś innego dzisiaj nagrywać, ale stwierdziłem, że skoro już tam nagrałem jakieś 2-3 odcinki Raymana Redemption na zapas, to nagram chyba jeszcze jeden, żeby nie było. Mimo, że to już odległość jest parodniowa, albo 2- albo 3-dniowa, nie pamiętam. Ale tja, przynajmniej będzie jakiś odcinek na zapas i nie będę mógł narzekać, że hej, Raymana nie nagrałem. Teraz w ogóle idziemy do alternatywnego exitu, bo ten poziom to jest jedyny, który ma 2 exity, to jest właśnie jeden z nich. Ale my idziemy do drugiego exitu, bo ten to jest taki trochę niekanoniczny, w sumie, Jezu, niekanoniczny.
I jeden i drugi exit zabierzecie do następnej sekcji, tak więc nie musicie się niczym denerwować, że jak, nie wiem, pójdziecie innym exitem, to nagle pójdziecie gdzie indziej. Spokojnie. I teraz skok przez czerwone pierścienie. Wow! W sensie dobrze, że tędy poszedłem, bo inaczej bym tego znaczku z magikiem nie zebrał. I ten piękny soundtrack po raz kolejny. I te piękne ptaszki, ojej, ale to jest słodkie. Ale to jest piękne, urocze to jest, że te ptaszki się tak... Pięknie to wygląda. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Tutaj pamiętam, że trzeba będzie tędy przejść, żeby coś się u góry pojawiło. Tak jest, murki się pojawiły. My to znamy, my to wszystko znamy z oryginalnego Raymana 1. Nic przede mną nie ucieknie. Antytunki oczywiście muszą być u góry. I myk. Dobrze. O, tam u góry prezencik jest. Ahahaha, co wy myśliście, że nie zauważę? Nie ze mną te numery, kurde. Mam 1700 tiksów, to oznacza, że będzie mnie stać na sporo rund bonusowych. Tylko jak się tam teraz dostać? Nie, serio się pytam, jak się tam teraz dostać? A tam chmurki się pojawiły, ale kurde, jakoś doskoczyć nie mogę. O, żyćko. Chyba, że muszę tędy zejść. O, coś może teraz uaktywniłem. Zobaczmy to. Może faktycznie teraz będę mógł dostać się do prezenciku. Nie no, dalej nie mogę. Co jest? Co jest grane, kurde? Do prezentu chcę się dostać. Chyba, że stąd muszę się odbić. To też jest jakieś wyjście. Prędzej stracę życie. No i wykrakałem, no kurde, co? Nie wykrakałem? Wykrakałem. Ale przynajmniej życie sobie jeszcze raz nadrobię. Może to jest trochę chamskie, że te życie się respawnują, no ale jednak hej. Przynajmniej mogę sobie nadrobić, jeżeli w głupi sposób straciłem życie. I taka jest prawda. Zobaczmy jeszcze raz, co się uaktywni teraz. Dobra, tam się uaktywniły tinksy. Okej, zauważyłem. Tam jakaś chmurka się też pojawiła. Okej, również zauważyłem. Zobaczmy, co dalej. No i co to będzie? O, widzicie? Haha, widzicie? Co to miało być? Co ty myślisz, kurde, twórco fangame'a, że co? Że ja tego nie zauważę? Tego podstępu? Proszę cię. O, coś tutaj jeszcze nas prowadzi. I co? O, chmurka. Dobrze. Chmurka do prezenciku nas zaprowadzi. Ale mnie tutaj pod nosem, kurde, swędzi. Ja pierdzielę, to pewnie przez to, że ja sobie tak te wąsy zapuściłem. Dobra, kolejny fragmencik. W sumie to jest pierwszy fragmencik w tym odcinku. Z Blue Mountains poza tym zebrany. Dalej mnie zastanawia, czym są te fragmenty. I nie wiem, czy ktoś mi w końcu wyjaśnił. Capybar, ja wiem, że oglądasz tę serię. Proszę, wyjaśnij mi, na czym to polega, bo ja się zastanawiam. Dobra, tutaj będzie nas gonił ekran. A jednak niech będzie gonił ekran. Wow. Uwaga. Wow! Bym tam doskoczył jakoś, ale... Ale no, w głupi sposób też trzeba stracić życie, oczywiście, że tak. Już tam się nie cofam, ponieważ już mam to wszystko pozbierane, więc nie trzeba. Ale życie
Oczywiście wezmę. O, tutaj widzę, że się kółeczko pojawiło, a raczej pierścień. I klateczka. O, proszę, ale sprytnie schowana. No dobra, może nie tak sprytnie, ale jednak fajna lokalizacja klatki, nie powiem, że nie. A ta śmierć była beznadziejna swoją drogą. Tak szczerze zastanawiam się, czy czasem po tym Raymanie Redemption nie nagrać może, nie wiem, kolejnego odcinka z Minecrafta, bo serii już pół roku nie nagrywałem, no bo ostatni odcinek nagrany był w lutym 2020, znaczy cały czas mam rok 2020, ale wiecie, dawno nagrywałem, o to chodzi. A warto byłoby chyba tę serię też kontynuować, znaczy powiedzmy serię, no bo jak to Kamibar słusznie zauważył, no ciężko to serię nazwać. To jest taka seria bardzo częsta, jak nie wiem. O! I jest, 30 życie. Dokładnie tak. Nice one. No i ostatnia sekcja, która oczywiście normalnie była w oryginalnym Raymanie 1. Zobaczymy, jak tutaj się lokalizacja klatek pozmieniała. O ile się coś pozmieniało. I znowu ten frajer, kurde, co ty tutaj robisz? Nie no, dobra, nie będę narzekał. Oczywiście podoba mi się coś takiego, że dodali takich, wiecie, nowych przeciwników. Nie wiem czemu, ale odnoszę takie wrażenie, że ten przeciwnik z szarą głową, to taki szary golem, co mu głowa odpada, to on miał oryginalnie pojawić się w Raymanie 1. Takie jakieś dziwne wrażenie mam. Oczywiście mogę się mylić co do tej kwestii, ale tak mi się jakoś skojarzyło. Mogę się oczywiście, mówię, mylić, ale nie bez powodu on się tutaj też pojawia. Wydaje mi się, że to jest jeden z wyciętych przeciwników z Raymana 1. Oj, życie tam się pojawiło, idziemy po życie. Nie gardzimy życiami. Nie gardzimy. 30 to jest dosyć dobry wynik i lepiej mieć jeszcze więcej. Dobra, to tyle. Prezencik mamy zebrany, odznakę magika mamy, więc teraz wypadałoby wszystkie klatki mieć i ukończyć poziom. I to by było na tyle i byśmy mieli poziom na 100% zrobiony. Pytanie tylko, czy ja odnajdę te wszystkie klatki? A to już jest kwestia sporna, to już jest kwestia na inny, że tak powiem, odcinek. Dzisiaj chyba sobie przejdziemy tylko te dwa poziomy, bo na razie jakoś tak mówię, mam ochotę przejść te dwa poziomy, bo powiedzmy sobie szczerze, Mr. Stone Pix jest dosyć trudnym poziomem i tam nie chcę za bardzo ryzykować jeszcze, bo nie jestem na niego przygotowany. Znowu ptaszki tutaj się kochają i bardzo dobrze. Dobrze, dobrze, o to chodziło. Dobra, tam się klatka pojawiła, tak jak normalnie się mi się pojawiła. I od razu na hita polas. Dobrze! Jeszcze jedna klatka. Szukamy ostatniej klatki. W poszukiwaniu ostatniej klatki, część pierwsza. Co za frajer. Dobra, zobaczmy, czy tutaj będzie ten sam troll Michaela Ansela. Przepraszam, Michela Ansela, bo zaraz będzie tutaj poprawianko.pl. Nie, no nie ma, kurde, co jest? Pominąłem klatkę? No to wygląda, że jedną klatkę gdzieś pominąłem. Fuck!
Bez kitu, jedną klatkę gdzieś pominąłem, najgorzej! Dobra, to w ramach tego, że nie robię już żadnego poziomu platformowego, to zróbmy sobie The Highest Peak, czyli po prostu Blue Mountains w wykonaniu Bzita. I zaczynamy z moją ulubioną muzyczką. I tak za każdym razem będę to podkreślał, bo lubię tą muzykę bardzo. Bardzo spokojny, fajny soundtrack. Jedziemy z koksem, dawaj. Ciekawie ten poziom by jeszcze wyglądał, jakby tutaj klatki trzeba byłoby zbierać, nie? Ale jednak nie trzeba i to jest dobre. No dawaj, cykaj fotę. Dobrze, mamy checkpoint. No i ten checkpoint się tutaj przyda, bo nie trafiłem. Raczej uderzyłem o te kolczaste kule. Co tam jest? Co tam było? Co tam było? Tam chyba skin był dla Bzita. Warto byłoby go zdobyć w sumie. Czemu by nie? What the fuck? Jak go się zdobywa? Dobra, zdobyłem go już. Ale zginę w beznadziejny sposób, więc dobra, róbmy to już normalnie. Lecimy sobie już na prawo, lecimy, nie śpimy, jak to bawiają. O, ulepszony atak, to się nam przyda. Rapid fire, kurde, śmietniku jeden. Masz rapid fire na mordę. Nie! Dobrze! Jest, mamy to. No ten poziom troszeczkę trudnawy jest. Już widzę jakby po tym jak gram. Jest trochę trudnawy. Wow. Dobra, w dół lecimy. Ja przy samym exicie zginąć, to trzeba być mistrzem, nie? To trzeba być mną. I straciłem mój kurde super atak, najgorzej, fuck! Czemu ja takiego pecha mam? Tego skumać nie mogę kompletnie. Dobra, uwaga teraz. Uwaga. Jeden punkt zdrowia mam, lepiej to utrzymać. Powiedziałem, lepiej to utrzymać. Dokładnie, lepiej to utrzymać. I w taki oto sposób Rayman i Bzit zniknęli. Dobra, mamy to zaliczone, nice, dobrze. Au, i się przy okazji o kabel od słuchawek zaczepiłem. Fuck, najgorzej, dobra. Gdzie tu mogę zapisać? A, zapomniałem, przecież tu mogę zapisywać. Cały czas mam mentalność z normalnego Raymana jedynki. W ogóle ile mamy procent gry? Zobaczmy.
23%. Dobra, to jest nawet ładny wynik, nie powiem, że nie. Oczywiście musiałoby się okienko w OBS-ie zepsuć, dlatego że kiedy jesteśmy w title screen, to jest zupełnie inna rozdziałka niż w trakcie gry. Ale okej, okay, dobra, zdążyłem się do tego przyzwyczaić. To by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało i w sposób ciekawy było to wszystko poprowadzone. Jeżeli tak, to fajnie. Jeżeli nie, no to no trudno, nie każdemu jestem w stanie dogodzić, ale fajnie byłoby, gdyby wam się oczywiście to spodobało. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Rayman Redemption i nie tylko. I przy okazji polecam wbić na grupę na fejsie, na Discordzie, linki są pozostawione w opisie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!